Tak naprawdę każdy o nim słyszał, ale nikt o nim nie wie nic i nie promuje tutaj najnowszej płyty Sokoła. Doskonale znają go ekonomiści, przedsiębiorcy, ale przede wszystkim nie jest obcy kredytobiorcom zarówno kredytów hipotecznych, gotówkowych oraz firmowych. Jest to wskaźnik ustalany i podawany codziennie przez banki komercyjne. Ustalany jest na podstawie określonych danych podawanych przez banki, ale przede wszystkim ma na niego wpływ wysokość stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz inflacja. Tak naprawdę WIBOR jest to oprocentowanie, po którym banki pożyczają sobie pieniądze, jeden od drugiego, na różne okresy czasu. Dlatego wyróżniamy m.in. WIBOR jednomiesięczny, trzymiesięczny bądź sześciomiesięczny. Oprocentowanie kredytów opiera się właśnie na WIBORze, dlatego ma on duży wpływ na wysokość naszych rat. Banki zazwyczaj przy kredytach aktualizują WIBOR co 3 bądź 6 miesięcy, dlatego też kredytobiorcy po zmianie oprocentowania mają pewność, że ich najbliższe 3 bądź 6 rat pozostanie bez zmian na tym samym poziomie.